Děkuju, pane Balcár. Košice. Co to jest? Coraz smutniej pod kasą, pora zwijać parasol. Bo źle pod nim zabawia się rząd. Podatkami nas gniecie, robi dziury w budżecie. Jak nie czynsz nam podniesie to front. Odkąd stanął u steru, słucha obcych bankierów. Im się kłania, a nam robi wbrew. Bo wciąż żyje nadzieją, że go forsą zaleją. A nas prędzej zaleje zła krew. Sentymenty w kąt, obaliby rząd. Obaliliśmy komucha, choć się krzepko trzymał jucha. To liberał dla nas mucha i jeżeli nas nie słucha, robi duży błąd. Sam odpala ląd. Jak się weźmiemy solidarnie, zaraz rządem będzie marnie. Sentymenty w kąt, obalimy rząd. Zachód nie da nam chleba, a co Polsce potrzeba? To z nas każdy najlepiej wie sam. Władz wysokich, cen niskich, zatrudnienia dla wszystkich. Taki w życie rząd wcielać ma plan. Czy są środki, czy nie ma, to już jego dylemat. Niech się głowią fachowcy, skąd brać. Nie wymyślą to fora w gabinecie ze dwora. Na rząd jeszcze nie jeden nas stać. Sentymenty w kąt, obalimy rząd. Obaliliśmy komucha, choć się krzepko trzymał jucha. To liberał dla nas mucha i jeżeli nas nie słucha, robi duży błąd. Sam odpala ląd. Jak się weźmiemy solidarnie, zaraz z rządem będzie marnie. Sentymenty w kąt, obalimy rząd. A niechaj narodowie żnych po stronni znają, iż Polacy nie tylko nasz ich obalają. Oj dolo, nasza dolo, oj dolo, doleńko. Oj dolo, oj nie dolo, kolejny malusieńko. Panie Siódym, jak wygląda sytuacja? Marnie, nie przejdę. Przeprowadził pan sondę? No masz. Profesora to nawet zdrowo opieprzyłem. O, panie Siódym, ostrożnie. Z ludźmi trzeba rozmawiać delikatnie. Jest demokracja. O, i to jest główne nieszczęście. No tak, ale jest i trzeba to uszanować. No to moje uszanowanie. Ja nie mam szans na wybór. O, właśnie teraz pan ma. Jakim cudem? Profesorek mnie nie znosi. On ich przekabaci nie zagłosują na mnie. Panie Siódym, zrobimy tak. Rozumiem. No a jeżeli... O, to już pana w tym głowa. Niech pan tylko zapamięta hasło. SOS dla Polski. Dobre, dobre. To ja zrobię tak. Ale oni, broń Boże, trzeba postępować delikatnie i ostrożnie, tak en passant. Rozumie pan? Powiedzmy, z ludźmi dam sobie radę. Co z szefem? Ach, on w tym wypadku nie ma nic do powiedzenia, rozumie pan? Nic. On wie o tym? Jeszcze nie, dowie się w odpowiednim czasie. No to on mnie zabije. Ach, nie szkodzi. Panie Siódym, trzeba postępować dyplomatycznie. Pamięta pan hasło? I niech pan pamięta, wszyscy muszą podpisać, nikt nie może nic wiedzieć. Tak, en passant. Jasne? Jasne, no pasaran. Dyplomatycznie. Ej, zaraz! Zapomniałem hasła! Hasło SOS dla Polski, panie Siódym. Skąd pan to wie? Od abonamentów. Ze Poznania. Ale jakim cudem? Przecież to nie było do publicznej wiadomości. Ludzie wszystko wiedzą, panie Siódym. A ciekawe, kogo z nas wybiorą? Co?
A co się pan do mnie przyczepił? Nie wiem kogo. Ale ludzie wiedzą. Nic nie wiedzą, są skołowani. A i właśnie w związku z tym będą głosować na wdzięk i urodę. To u nas nikt nie ma szans. Nikt. A duet? Na pewno nie. Ja nie puszczę. To się okaże. Dobry wieczór państwu. Przedstawiamy państwu nasze duo rozrywkowe. Nie! Panie Siódm, niech mnie pan odsłoni. Przy okazji mogą kandydować także do Sejmu lub Senatu. Nie! Panie Siódm, prosimy o kontakt telefoniczny. Nie! Tiralla, tiralla, tirallala. Tiralla, tiralla, tiralla. Tiralla, 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 tirallala. Chwila jest epokowa. Tiralla, tirallala. Będzie kolej parowa. Tiralla, tirallala. Gwałtu krzyczą gazety. Tiralla, tirallala. Że zbankrutują karety. Tiralla, tirallala. Pierwsza kolej żelazna, pierwsza miłość i szał. Kto raz rozkoszy tych zazna, ten by już wiecznie chciał. Pozwól, że na tym gorsecie złożę mą głowę jak kwiat. Cóż jest lepszego na świecie, nad podróż w daleki świat. Tiralla, tiralla, tirallala, tiralla, tiralla, tiralla. Tiralla, 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 tirallala. W przyszłości ktoś genialny zrobi wagon sypialny, bo jak historia stara, wszystko zaczyna pada, wszystko zaczyna pada, wszystko zaczyna pada, wszystko, 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 wszystko. Tiralla, tiralla, tirallala, tiralla, 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 tirallala. O matko, niech pan nas nie popędza, to przecież się trzeba dobrze zastanowić. Nad czym? Zapisuje się pan czy nie? To nie jest takie proste, pan Czesio ma rację, trzeba się zastanowić. 3 godziny pan się zastanawia, pytam każdego, tak czy nie? Dobrze, panie Siódym, ja powiedzmy ewentualnie bym się zdeklarował, ale ja nie wiem jaki pan ma program. No masz, jest. Program. Pan profesorze, to by ten kraj przegęgał, powiedzmy ewentualnie. Ale w programu faktycznie pan nie ma. A pan ma? Ja? Nie. To siedź pan cicho. Wystarczy, że ja ogólnie wiem, o co chodzi. No właśnie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby przynależeć do jakiejś partii. No bo jako ludzie, to my nie mamy żadnych szans. I właśnie dlatego pan Siódym... A ja pana na tłumacza nie prosiłem. Sam się mogę wypowiedzieć. No to proszę, niech się pan wypowie. A w jakim temacie na przykład? No, ogólnie. Ogólnie. To chodzi o to, żeby było lepiej. Pan Siódym. Tak. To już wiemy. Tylko teraz jak to zrobić? A oto, to niech pana głowa nie boli. O tym myśli nasza partia. O matko, ja już to gdzieś słyszałem. A mnie się nie podoba nazwa nasza partia. Nasza to znaczy czyja? No nasza. Nasza. NP. Nazwa jest dobra. Tylko ja bym jeszcze coś dodał. A może dodać Polska. Polska nasza partia. Łaskawa pani. Ma rację. Nic dodać, nic ująć. Profesorze, można by jeszcze dodać nasza partia kochana. Mnie szlak za chwilę trafi. Nazwa jest wymyślona i nie ma o czym mówić. Właśnie, że jest o czym mówić, bo w nazwie zawarty jest program, a nasza nic nie znaczy. No, profesor ma rację. To jest nazwa worek. Wszystko można tam wpakować. No o to chodzi. Zapisujecie się czy nie? Kawa 3, słucham. Tak, tak, oczywiście, tak. Mamy hasło SOS dla Polski. Kupujecie? No to świetnie. Dobrze, tak, oczywiście przekażę. Słuchajcie, dzwonią chłopi z Kujaw, chcą wstąpić do naszej partii. O matko, to oni nie mają swojej? Mają 3 swoje. A skąd? 5 albo i 6 mają. O matko, to można zgłupieć. No właśnie. Nie mogą się doliczyć, to je olali i wstępują do nas.
Kawa trzy? Dobrze. Słuchajcie, panowie, chłopi z Małopolski kupili hasło. Kujawy, profesorze, rozesłały wici. Kujawiak, kujawiaczek, graj kujawiak. Tak? Zobacz, tak już notuję, tak. Wielkopolska, Pomorze, Zielona Góra, Lubelskie. Tak, przystępują, tak. Co? Panie Siódym, mają warunek. Jaki warunek? Cła zaporowe. Załatwimy po wygranej. Obiecać. Tak, załatwione. No co? Zapisujecie się czy nie? Ja tak. Teraz to ja się zastanowię. Kawa trzy, tak, słucham. Kto? Kto, jakiego? Ha. Kto tak wrzeszczy? Przywódca Ruchu Ludowego. Ale jakiego? A ja nie wiem, panie Siódym. No i dobra. I trzeba było jeszcze o tym chłopom powiedzieć, bo nic o was nie wiedzieli. No. Nie krzycz ta tak, zostań ta z Bogiem. My ręcami potemi wciąż trzymali mi się ziemi. Rząd ludowy nam gwałtem ją dał. Ciężko było, oj było, współprzewodnią być siłą, bo używał swe na nas kto chciał. Żołbagowy na skupie, gmina miała na zdubie i nie było na kogo słać skarg. Rząd był z chłopa i my z chłopa, sami swoi, polska szopa, łapę salim, czekalim. Bita gniotła nam kark. Patrz, Kościuszko, na nas nieba, władzę ludu lud przetrzymał, pocierpliwy jest, gdy trzeba. Z takich jak my wyrósł ślimak. Chłop pokorny był jak ciele, przez dwie matki naraz sale. PZPR z PSL-em, aż usały się na awent. Dili, 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 rach, ciach, ciach, rach. Rządzą panowie, no i niech ta na zdrowie. Jest już na kim dochodzić swych grzyb. Kto chce tracić, niech traci. Nam się musi opłacić, bo to od nas zależy wasz wikt. Czy to żywiec, czy trupiec, musi znaleźć się kupiec. Wagę złota niech każdy ma chłos. On się boją we wsi ruchu, to go zmusim do posłuchu. Twardo stoim przy swoim, wierzbią ręce do kos. Patrz, Kościuszko, na nas nieba, jaki w chłopie duch juracki, praśnie masłem w kogo trzeba. Z takich jak my był chłopacki, za pamiętną rzeź pod ławą, jeszcze tak zapłacą miasta, że nam szela krzyknie brawa. Chłop potęgą jest. Co, szefie, zapisuje się pan? Do czego? No, do naszej partii kochanej. Gdzie? No, Siódym i panna Basieńka założyli naszą partię kochaną. I chcemy wygrać wybory. Uh-huh. Wybory? No właśnie. Nawet mamy hasło. Jakie hasło? SOS dla Polski. No, czy coś w tym guście. Dobrze, dobrze, panie Czesiu. Mam kłopot. No. Zredukować zespół. O matko! No właśnie, nie wiem kogo wylać. Może pan coś doradzi? Może doradca. Może. No, chociaż wie pan, to jednak doradca. Tak. Sam mogę sobie nie poradzić. Wiem. No? Pana Krzysia. Niewykluczone. On ma ścisłe powiązania z abonamentami, będą protestować. Tak, mogą się oflagować. Otóż to. Profesor? Przed emeryturą. Panna Basieńka! To samo. W dodatku zasłużona. Zaraz. Może pannę Chareczkę? No nie, no szefie, przecież ona jedyna tutaj śpiewa. Niech raczej wyleci Dorotka. A ona jedyna tutaj tańczy. No
zostaje tylko siódym. I pan? No nie, szefie, ja? Niech pan lepiej wyleje siódyma. Tak, ma pan rację. Szefie, żebym to ja pana nie wylał na pysk. O matko. Gdzie? Siadaj tu, plotkaro, i słuchaj, co pan siódym ma do powiedzenia. Panie siódym! Szefunio, też grzecznie siada. Panie siódym, proszę wyjść! Na pewno nie. Proszę, w tej chwili, panie siódym, niech go pan wyprowadzi. Proszę, stąd! Łapy precz od siódyma. Ja mówię. Siódym dobrze wie, o co chodzi. A może zapytamy zespołu, kto ma tu zostać, co? A może zapytamy wszystkich? Co was tak zatkało? Panie siódym! Przepraszam, szefie, pan siódym miał działać dyplomatycznie. To jest demokracja! Pies ją zrał! Proszę wyjść! Przepraszam, szefie, to moja wina. To ja go wykreowałam. Moje gratulacje. Spokojnie spało miasto. Gwiazdy lśniły jak perły. Lecz wtem ktoś rzucił hasło: trzeba rąbać niewiernych. Trzeba rąbać, rąbać. Kogo? Niewiernych. Trzeba rąbać. Rąbać kogo? Niewiernych. Rąbali. I zaraz im było lżej. Rąbali, nic się nie bali. Rąbali, okej. Rąbali i zaraz im było lżej. Rąbali i nic się nie bali. Rąbali, okej. Był jeden wśród rycerzy, co tylko grał na trąbie. Więc zaraz drugi przybierze. Tup, tup, tup. Dlaczego pan nie rąbie? Trębacza przeszło mrowie. Gili, 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 gili. Ze mnie też zrobią kompot. Lecz jakże, moi panowie, jakże mam rąbać trąbą? Więc poszli na naradę, a potem na kolację. Bardzo szczególny przypadek. Faktycznie pan ma rację, a trąba wszak nie plami. O nie, nie, nie. Nawet wypełnia lukę. Tak. Pan będzie między nami reprezentował sztukę. Trąba między nami reprezentuje sztukę. Trąba wszak nie plami. Nawet wypełnia lukę, a oni rąbali. I zaraz im było lżej. Rąbali. Nic się nie bali. Rąbali, okej. Rąbali. I zaraz im było lżej. Rąbali i nic się nie bali. Rąbali. Okej, więc wyreklamowali tego z trąbą wariata. I tak się doskonale skończyła ta krucjata. Spokojnie spało miasto. Gwiazdy lśniły jak perły. I znów ktoś rzucił hasło: trzeba rąbać niewiernych. Mili abonamenci, w związku z masą listów, które napłynęły do nas z prośbą o kontynuowanie historycznego serialu pod tytułem Idźcie przez zboże, dziś kolejny odcinek. Honorowym gościem w tym odcinku jest towarzyszka Róża Luksemburg. Cóż,
Polewki dziś nie dacie? Bóg z waszmością, mój cześniku, jest tylko whisky i gin z tonikiem. Może być? Może. Mamo, wódki! Zmarzłam strasznie na śniegu. Chce mi się bicia w mordę, wbijania na pal, kurka wodna. Kłamie, ścierwo, w lipcu śniegu nie ma, ale w mordę mogę jej dać. Lesz Jasiu, to Janulka, córka Fizdejki. Witkacy? Witkacy, Witkacy. A, to co innego, dziandzia twoja glać. Panie Fizdejko, a dlaczego pan nie powiedział, że pana żona jest semitką? To Janulka, córka. Dopiero w trzecim pokoleniu. Ale jeszcze nie! Towarzysze, kwestie antysemityzmu mówimy w wolnych wnioskach. A bezbożny ty języku i tyrkotny i kłamliwy! Święte słowa! Przez 45 lat kłamała w imieniu klasy robotniczej, teraz też kręci! Chowaj was szablę, bo siedzieć pójdziesz, towarzysze! Boże, jaka nuda! Jeszcze jeden raz dzisiaj, choć tak się to, czy pozwoli pan na Krystia Maru Anteta? Siadaj! Siadaj, ścierwo! Nie tupaj, bo mi łeb pęknie, dziandzia twoja glań. Ham! Przepycham pana w las, panie Figlica! Panno Krysiu, przepraszam, jak mi Bóg miły, damy mu wpysk! Panie, to cię się nachlał wczoraj, kac go suszy i wściekły jak bies. Raz, dwa, trzy, cztery, wścieklica, łon Krysia, wszyscy są? Możemy zacząć zebranie. Towarzysze! Jeszcze raz ona powie towarzysze. Wszystkich powystrzelam! Moja krew, jak Boga kocham! Wszyscy Fizdejkowie byli tacy! Towarzysze! Ech, raz, jeszcze raz! Jeszcze mnoga, mnoga, moja, raz! Moja krew! Towarzysze! Jasiu, blokuj drogę traktorem, zaczęło się! Panowie! Odprowadźcie kobiety i dzieci, ja obejmuję dowództwo. Chcesz więc bójki? Ja protestuję! Gówno mnie to obchodzi, my was na śmierć zagłodzimy! Jasiu, lać mliko do rowu? Lać! Stój, babo! Będziemy pertraktować. Nie będziemy, lej! Nie będziemy! Proponuję się oflagować. Flagujta, nie nic za tego! Jasiu, kury! Wyduś! Jajka! Porozbijaj, chałupę spal! Jasiu, kopalnię zalejecie z nami? Zaleję i zrównam z ziemią! O matko, kopalnia pod ziemią! To ją wyciągniemy na wierzch! I wydusim! Wydusim wszystkich i wszystko! Dziandzia twoja glań! Panie porozbijniku! Panno Krysiu, do cholery proszę przestać se plenić, bo mnie szlak trafi! Panie majorze! Pardon, panie majorze, co robimy? Kobiety i konie do lasu! Rozkaz! Panie majorze! Towarzysze! Panowie, koledzy, nie mamy żadnych szans. Nasza partia, towarzysze, ja! Wszyscy padli! Dla Boga! Panie Wołodyjowski, larum grają. Wojna! Nieprzyjaciel w granicach! A ty się nie zrywasz! Szabli nie chwytasz! Na koń nie siadasz! Co się stało z tobą, żołnierzu? Na wszystko za późno. Bar wzięty. Idźcie przez zboże. We wsi Moskal stoi. Bracie, parę koni gnać w kieracie. Urządzenie nazbyt stare, zaprzęgniemy samą parę. Zaprzęgniemy parę. Paść dasz czajnik i cylinder. Ja dam rurkę oraz bindę. Z łódzkim zwiążę i za chwilę będziemy mieć lokomobile. Lokomobile. Drugi krzyk! Liberum veto, weźcie z głupek, wnoszę przeto! Surcum corna vis armatie, ponad inne unieść nacje postuluję, aby zatem poznał świat kolonia patent. Miast pchać parę w rurki glizdę, całą parę wepchnąć w gwizdek! Cała para w gwizdek, cała, parabelum, para chwała. Surma patria, panie bracie, para w gwizdek, koń w kieracie. Cała para
patria, panie bracie, para widzę konfieracie. Wynalazczo twórcza wena patriotycznie tkwiła w genach. Polskie wstręty do ablucji przodek obmył w konstytucji. Przodek w konstytucji radził nad nią 4 lata. Stracił państwo, lecz dla świata wspomógł cudze rewolucje. Zyskał na tym konstytucję. Konstytucję. Pomysłowość narodowa wciąż wymyśla coś od nowa. Waść dasz gębę, ja dam rację. Wymyślimy demokrację. Albo lepiej, bo dla zysku waść dasz pysk, a ja po pysku. Świat w zachwycie da dotacje. W gwizdek puścim demokrację. Demokrację. Cała para w gwizdek cała. Parabellum, para chwała. Surma patria, panie bracie. Para w gwizdek konfieracie. Cała para w gwizdek cała. Parabellum, para chwała. Surma patria, panie bracie. Konstytucja my w kieracie. Cała para w gwizdek cała. W drugą stronę zdjęta pała. Panie bracie, demokracie. Szkapa padła przy kieracie. O. Swoją drogą, jakby się tak dostać do Sejmu lub do Senatu, to można by dużo zrobić. Co na przykład można zrobić, jak każdy ma swoje zdanie? No a czyje ma mieć? Tego, kto ma rację. A kto ma rację? To zapewne wie pan Siódym, łaskawa pani. Wiem. To świetnie, bo ja jeszcze nie wiem. To niech się pan zapyta ludzi. Jakich ludzi? Tych prostych ludzi, którzy od pyska sobie odejmowali, żeby pan mógł zostać takim profesorem, co nic nie wie. Coś nie, coś wiem, panie Siódym. No to niech pan powie temu narodowi, kto mu wsadził na łeb Balcerowicza. No jak to kto? Solidarność. To niemożliwe. Ha, możliwe, możliwe. Dużo się takich cwaniaczków wkręciło w związek, ale my ich popędzimy. My? To znaczy kto? No, my, normalni ludzie. Pracy. No, panie Siódym. My wszyscy jesteśmy ludzie pracy i ja się z panem średnio zgadzam. Co do czego? Co do popędzania. Co pan chce na przykład zrobić? Przyaresztować, co? A tak. Nie ma się co opierniczać. Albo oni, albo Polska. Polska. To są wszyscy obywatele. Na tym polega demokracja, że każdy ma prawo... O masz! Jest! Demokracja! Prawo! A co to znaczy? To nic nie znaczy! Ohohoho, panie Siódym! To ja dziękuję! To ja się wypisuję z naszej partii, kochany! I mnie też jakoś z panem nie po drodze. A ja wiem swoje! Albo oni, albo Polska! A oni to Żydzi? Nie tylko, łaskawa pani. Oni to wszyscy inni niż pan Siódym. Profesorze! Pan się sam prosi, żeby dostać w pysk. No, matko, panie Siódym, to pan przesadził. Faktycznie, mogłem przesadzić, przepraszam. Za to powiem panu profesorze, co myślę. A myślę tak. Sprawa jest prosta. Żeby było lepiej, trzeba coś zrobić, żeby było lepiej. I trzeba coś zrobić. Rozumie pan? Rozumiem. Żeby było lepiej. No, nareszcie coś pan kuma. Panie Czesiu, rozumie pan oczywiście. Oczywiście. Nad zorzą w kłębach chmur czerwone wyrwy, srebrzysta mewa rejsu towarzyszka, z czerwonych fal wyjmuje szybko ryby, niczym płonące głownie wprost ogniska. Dwa prądy starły się jak dwa brzeszczoty, za rufą pusta skrzynka tańczy walca. Przy kotłach w świetle purpurowo-złotym czerwony palacz stanął już jak władca. Kapitanowie, myśmy wydeptali nie jeden szlak w oceanicznej fali. Myśmy rozpruli dziarskim kilem morze i oczyścili dno z podwodnych traw. Ale okręty, co za nami płyną, z tą samą będą zmagać się głębiną. Ten sam dręczący ból je w końcu zmoże,
gdy na te same wpadną ostrza raf. Na cztery nogi kuty jest nasz bosman, ale co chwila pot ociera z twarzy. Jaką mieliznę jeszcze zdarzy los nam, jaką luneta jeszcze dal pokaże. A Junga patrzy na horyzont trwożnie i pomarańcze z twardej żółtej skóry uwalnia tak powoli i ostrożnie, jakby rewolwer uwalniał z kabury. Kapitanowie, kapitanowie, myśmy wydeptali nie jeden szlak oceanicznej fali, lecz statki, które mają nas na oku, szukając naszych śladów stracą czas. Nam nie przystały miejsce ani data. Byliśmy kiedyś w jakimś punkcie świata, a jeśli cel podróży został z boku, nigdzie i nigdy nie był żaden z nas. Słucham. Nie, kawa trzy. Co? Jak pan mówi? Sztab? Jakiej partii? Nie, pomyłka. Wejść. Przepraszam, szefie, można? Proszę. Słucham. Czy ktoś dzwonił do mnie? Do pani nie. A czy w ogóle dzwonił w ogóle? Kto? Abonamenci. Proszę pani, abonamenci mają numer telefonu do pana Krzysia. No też, ale jest dużo zgłoszeń, więc tutaj też mogą dzwonić. O. No, przepraszam. Słucham, kawać. Czy ja już mówiłem, że pomyłka. Proszę? Tak, nasza partia kochana. Ach, chwileczkę, ile osób? Już. Zapisuję. Dziękuję. Przecież... Szefie, czy można? Co się stało? No my też chcemy coś wiedzieć. Koledzy, mamy coraz więcej członków i duże poparcie. Możemy wygrać. Przepraszam, a wolno wiedzieć, w co państwo grają? W wybory. Aha. Jak, co? Rozumie pan, nie można przecież puścić na żywioł. Trzeba ludzi pouczyć, gdzie mają stawiać ptaszka. I krzyżyk. Niech będzie krzyżyk. Nazwisko dzisiaj nic nie znaczy. Dlatego trzeba stawiać krzyżyk na partii. Bo poszczególny członek może być ociężały i nieskuteczny. I dlatego partia sama go wybierze, bo wie lepiej, który się nadaje. Do czego? Do Sejmu lub Senatu, jak pan woli. No i dlatego partia jest bardzo ważna. Zaraz, chwileczkę, bo ja się pogubiłem. Jaka partia? Każda, nasza partia kochana też. Nic nie rozumiem. No to proste, chce pan głosować? Oczywiście. Na kogo? A to już moja sprawa. Mam na uwadze parę osób. Na uwadze to pan musi mieć naszą partię, a my już sami wybierzemy parę osób. Ja już to kiedyś przerabiałem. Dziękuję. Nie! Co nie? Chce pan skutecznie zniszczyć ten kraj? A pan go skutecznie przede mną obroni, panie Siódym, tak? Ale szefie, my mamy kandydata, tylko że on jako nazwisko nie przejdzie. I dlatego... Kto? Kto? Pytam, kto? My nic nie wiemy. No nic, słowa honoru. Pan Siódym. O matku! Ten... Panie Siódym, proszę wyjść. Czy byście zwariowali? Kto chce go wybrać? On sam się wybrał. Nie. Coś we mnie zaczyna pękać. A ja uwierzyłem. Jestem chyba ciężkim przypadkiem kretyna. Emigrować. Za późno. I co tak stoicie? Róbcie coś! Profesorze, pan też zwariował? Ja się w ogóle wypisuję, to moja legitymacja, proszę. Proszę. Panno Basieńko! Panno Basieńko, ludzie dzwonią, masowo się wypisują. Przykabacili, zdrajcy. Przepraszam, że włażę z butami, ale co robimy z składką na hasło SOS dla Polski?
zamienimy na hasło SOS dla Kuronia. Oj, pewnie, on ma kupę dzieci. Tak, no. Profesorze, kapelusz, to dobry pomysł. Proszę bardzo. O, profesorze, to jest. Proszę, dobry pomysł. Kochani, nasz kraj to wspaniały kraj. Mamy tu nad Wisłą piękną przyrodę, żyzną ziemię, wielką historię, poczet królów polskich, Chopina, Wawel i demokrację. Mamy jeszcze niefart szczura pod podłogą i krasnali, co nam sikają do mleka. I z tym wszystkim ciężko nam idzie. Ale najważniejsze, że już jesteśmy we własnym domu. I właśnie w związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich. Może ktoś z Państwa zna jakiś kraj, niekoniecznie bogaty, nam już nie chodzi o pieniądze. Jakiś kraj, który chciałby się z nami zamienić na miejsce urodzenia. Chętnie przeniesiemy się z kobietami i dziećmi gdziekolwiek. Furmanki mamy własne. Resztę dobytku możemy zostawić. Prosimy o jak najszybszą wiadomość, bo szkoda naszego pięknego kraju, a w naszych rękach on się może zmarnować. Z poważaniem, Basia. Szefie, może coś jeszcze można zrobić? Może. Może nie cała w gwizdek. Idę sobie przez ulicę. Czym ja dziś się tu zachwycę? Idę sobie przez aleje. Z czego ja się dziś zaśmieję? Czy psychiczna to choroba? Znowu mi się nie podoba. Nudzę, judzę, nosem kręcę, coś mnie znowu świerbią ręce. Hop, siup, wszyscy święci! Co mi się tak we łbie kręci? Hop, siup, o mamuniu, kuku ramuniu, kuku ramuniu. Hop, siup, zawiorały, pomieszałem duszę z ciałem. Kto mnie wyrwie z matki tej? Kuku ramuniu, hej! Raz poszedłem do roboty, lecz zabrakło mi ochoty. Raz poszedłem na zakupy, a to wszystko jest niedobre. Ręka rękę sobie myje, noga nodze do kiryje. Święty Boże, nie pomoże, kto zasieje, kto zaorze. Hop, siup, zawiewałem, powieszałem duszę z ciałem. Hop, siup, wszyscy święci, co mi się tak we łbie kręci. Hop, siup, o mamuniu, kuku ramuniu, kuku ramuniu. Kto mnie wyrwie z matki tej? Gdzie popatrzę, co zobaczę, to przekręcę, to wypaczę. Niech mi dadzą jakieś proszki, żebym poparł mocniej troszki. Taką miałem dobrą wolę, jeszcze przy okrągłym stole. Teraz na kanciastym kole jadę przez manifole. Hop, siup, wszyscy święci, co mi się tak we łbie kręci. Hop, siup, o mamuniu, kuku ramuniu, kuku ramuniu. Hop, siup, zwariowałem, poniżałem duszę z ciałem. Kto mnie wyrwie z matki tej? Hej! Chcę po rozum iść do głowy, lecz on jakiś też niezdrowy, całkiem nienormalny raczej, co pomyślę to inaczej. Nie chcę znowu nie mieć racji i oddawać się negacji, więc o dzień nadziei żebrze, przeprze lepszą czy nie przeprze. Hop, siup, wszyscy święci, co mi się tak bębie kręci. Hop, siup, o mamuniu, kuku ramuniu, kuku ramuniu. Zariowałem, poniesiałem duszę z ciałem. Kto mnie wyrwie z matki tej? Kuku thank you.
demokracie, szkapa padła przy kieracie.